Cześć kochani! Serdecznie Was witam na kanale Lasy Levelowe i zapraszam Was na krótki film, w którym pokażę Wam, co wykonamy wspólnie na przyszłotygodniowym live'ie. Live odbędzie się 10 grudnia wieczorem i będziemy razem tworzyć kartkę świąteczną z kolekcji New Year's Eve. Powiem Wam tak, będzie to kartka bardzo monochromatyczna, ale nie taka zupełnie zwyczajna, bo będzie to kartka Pop-up Twist. Wykonałam ją w całości z papierów New Year's Eve z Lexi Design i użyłam do tego tekturek z Lasy Levelowe, takiego napisu Wesołych Świąt tutaj w środku i tej gwiazdki, która jest shaker boxem tu na zewnątrz. Po czym można poznać, że święta są już naprawdę blisko? Na przykład po tym, że na moim biurku gości mnóstwo brokatu, cekinów i innych takich złotych, sypiących się i połyskujących elementów. Taką karteczkę wykonamy wspólnie. Możemy zrobić jej wersję srebrną, jeśli będziecie chcieli, chociaż ta złota ma w sobie sporo uroku. Pokażę Wam wszystko od początku do końca, jak wykonać kartkę, jak zrobić bazę, jak sprawić, żeby ten mechanizm się ruszał, jak wykonać takiego shaker boxa, w którym będą się przesypywać cekiny. Co będziemy potrzebować? Na pewno będzie to kolekcja New Year's Eve. Ja używam arkusza 01, to jest ten taki z puisencjami i z zegarami. Tu jest druga strona z takimi delikatnymi fajerwerkami. Tutaj macie do wyboru mnóstwo różnych arkuszy i używałam też elementów do wycinania. To moje już po małym użyciu. Tutaj wycinałam prezenty, te gałązeczki. Na pewno użyłam tych dłoni w karteczce, żeby je zobaczyć tu na środku. I co jeszcze? Te bombki. To wszystko nam się przyda do ozdobienia kartki. Przydadzą się też nam paski z napisami dołączone do tej kolekcji New Year's Eve. Papiery na bazę. Teksturki, no i oczywiście pudry do embossingu, którymi będziemy embossować nasze teksturkowe elementy, tusz do embossingu i jakieś cekinki do wypełnienia gwiazdki. Tak się to prezentuje. Praca jest dość prosta, ale bardzo efektowna. Jest w jednym kolorze. Myślę, że te papiery same w sobie są przepiękne, więc tylko kilka delikatnych dodatków i bardzo fajna forma kartki. I możemy naprawdę stworzyć coś wyjątkowego. Tak więc zapraszam Was serdecznie na live'a 10 grudnia wieczorem. Dokładną godzinę i spis materiałów podam Wam w wydarzeniu. Pięknie się będzie to prezentować. Kartka w takim bogatym zdobieniu, złotym, z shaker boxem, z pop-up twistem. Wszystko będzie. Słuchajcie, ja się już nie mogę doczekać soboty. Mam nadzieję, że widzimy się wieczorem na live'ie. Do zobaczenia.